Blade Runner to gra RPG osadzona w alternatywnej rzeczywistości. Poruszane wątki mogą być wulgarne lub w inny sposób niepokojące. Pamiętajcie, że to tylko gra. Wiecie, że jesteście generalnie po uszy w ciężkiej sytuacji. Natomiast okej. Kierunek do kapitan Ching. Ching jest razem z Bryantem, czyli z drugim kapitanem w tej chwili. U niego. Bo nie zastaliście jej, ale jej sekretarka powiedziała wam, że jest u Bryanta. Czekamy, czy idziemy do niej? Gdzie? Oni się nagadają, wypiją piątą kawę. Bryant siedzi taki strasznie nadęty i naburmuszony, nastroszone wąsiska, naciągnięty na głowę, zupełnie nie wiadomo po co kapelusz w budynku. A na krześle naprzeciwko niego Ching odwraca się w waszą stronę, taka zaskoczona. Czego chcecie? Przeszkadzacie nam. Ale wieje i patrzy na kapelusz. Zdarzyła się straszna rzecz. Co jest? Świadek nie żyje. Mówiłem? Zamknij się. Powiedziała Ching do Bryanta. Zaczyna teraz. Chodźcie. Co? Coś się stało temu Ruskowi? A gadałeś się stało. Z nim? No nie zdążyłem. Kiedy ci przydzieliłem robotę? Wczoraj. Przestań ale się go czepiać. Pisałem raport i z raportu nie wynika, żeby mogło się wydarzyć coś takiego. Poza tym, pani kapitan, jak ktoś w ogóle tutaj wszedł, no, żeby obciąć mu głowę tacą z żarciem, ktoś musiałby wejść do środka. No, słowa obcięciu głowy tacą robią wrażenie, ale to się właśnie u nas wydarzyło? Tak. Niestety nie zarejestrowała tego żadna kamera. Wszystko u nas zostało wyłączone. I ktoś zatrzasnął tego młodego w pokoju technicznym. Okej. Dobra. Spark. Ty jesteś młody. Robert, co tu się kurwa dzieje? Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie. Ale mogę na nie odpowiedzieć dopiero jak skończymy śledztwo. A żeby skończyć to śledztwo, musimy przeżyć. I? I dlatego musicie wyrazić zgodę, żeby nas spuścić ze smyczy. Nie będziemy tu przychodzić, nie będziemy pisać raportów, nie będziemy się meldować. Nikt nie będzie wiedział, co robimy. Jeśli się na to nie godzicie, rzucam to w cholerę. Mogę nawet złożyć podanie o przeniesienie na inny komisariat. Ale się tego nie będę zajmował, bo ja nie mam ochoty ginąć. Nikt cię nigdzie nie przyjmie, mówi Bryant, więc nie będzie żadnego przeniesienia na komisariat. Jak przyjmie. Jak chcesz ściągać kaburę i rzucać odznaką, to proszę bardzo, tylko oddaj też tą drugą, którą pewnie masz gdzieś schowaną. No dobra, wiesz, że mi na to stać. Godzisz się na to, czy nie? Bo tu chodzi o moje i tego dzieciaka życie i o śledztwo, które... Słuchajcie, ja wam mogę powiedzieć, o co tutaj chodzi, ale nie wiem, czy wy w ogóle wiecie. Czy wy chcecie wiedzieć, o co tutaj chodzi. Bo jak wam powiem, to was też mogą zabić. Więc może lepiej, żebyśmy to tylko my we dwóch wiedzieli, co? Spark? Tak. Co on brał? Kawę? Dożylnie? Nie, ser. Dobra. Słuchaj. Ale on... Bryant ściąga kapelusz. Za przeproszeniem, on ma dużo racji. Mało tego, powinniśmy odebrać przydział kamizelek kuloodpornych, dodatkowej broni i dodatkowych magazynków.
Bo? Bo najwyraźniej ktoś zagraża naszemu życiu. Panowie, pieprzycie jak potłuczeni. Okej, okay, zdarzył się jakiś wypadek. Szefie, to nie był wypadek. Zrobił sobie krzywdę świadek? Czy ktoś mu pomógł? Ktoś jak to wyglądało? Obciął mu głowę tacą. I złamał nasz system. Cały informatyczny. Nie tylko monitoring. Wszystko, kurde. I zamknął informatyka. Drzwi mu zamknął. Że nie mógł otworzyć. I się zeszczał w gacie. Jego głowa wyglądała tak jak ostryga. Czink jest lekko zszokowana tymi informacjami. Bryant wydaje się nawet być lekko podochocony i rozweselony. Ostryga. Lubię ostrygi. Wiem, kapitanie. No, obaj lubimy. Czink, ja nie mam nic do nich, nie? Jak tego nie spieprzą? Ja nie muszę wiedzieć na tym etapie. Byleby mi się trupy nie walały po komisariacie. No właśnie o to nam chodzi. Czink nadając tak patrzy na was obu. Przede wszystkim tak przeskakuje od jednego do drugiego. I wybiera tego, który według niej pewnie może stanowić słabsze ogniwo. I to chyba ja. Spark. Tak? Czy ty w ogóle pracowałeś w terenie? Nie, ale mnóstwo raportów czytałem. Robert, uważasz, że mamy wydać mu broń, czy tylko kamizelkę? Nie wiem, pójdzie na strzelnicę sobie w wolnym czasie postrzela. Wiesz, przyda mu się, no. Nie zabije się chyba, więc. Umiesz coś strzelać? Strzelałem, pewnie. No. Mam w domu śrutówkę. Ja oczekuję, nie wiem jak ty, Harry, mówi Ching, ja oczekuję, że będziemy dostawali od was informacje o tym, co się dzieje. O tak, oczywiście. Nie muszą iść oficjalnymi kanałami. Ale muszę się muszę wiedzieć, co robicie. To możemy się umawiać w ostrydze, dobra? To znaczy ja mogę przygotowywać raport. Nie, przestań mówić o raportach, Harry. Nie będzie raportów żadnych spisanych. Dobra. Amelia, ja wiem, gdzie się spotkać ze Stevie'em i... No. No. Już. Spierdalajcie. Spierdalamy. No. To już? To już, już. Jakby Steven rzeczywiście bardzo ochoczo pragnie opuścić ten budynek. Chciałem się upewnić. Naprawdę chcecie pobrać sprzęt taki, jak wymieniłeś, czyli dodatkowa broń, broń podstawowa, dodatkowa. To znaczy, ja sobie wyobrażam w ogóle tak, że schodzimy teraz do podziemia i są nam, jest nam potrzebna broń, amunicja, kamizelki kuloodporne, ewentualnie te hełmy kewlarowe, sprzęt zagłuszający. Praca pod przykrywką kontra ubranie się w kewlar. Wyprowadzisz go z błędu? Steven tak na niego patrzy i mówi... A rozumiem, że ty to chcesz do mojego bagażnika schować, prawda? Nie chcesz tym chodzić tak na ulicę. A jeśli ktoś będzie chciał strzelać snajper na przykład? Ale wiesz, że jeśli będą chcieli się zabić, to nie to zrobią, a będąc tak ubrany, będziesz po prostu wyglądał jak pajac. Szef nie mówi poważnie. No widzisz. Jednak wydaje mi się, że tym razem, choćbym nie chciał, jestem dość poważny. Weźmy te rzeczy, może w pewnym momencie będziemy musieli... Nie daj Boże zadziałać. Czy nie powinniśmy sobie znaleźć jakieś kryjówki? Czytałem, że policja ma jakieś przydziały tych safe house'ów. Tak, tak, no. Tak mówią. W broszurach. Ale coś się zaradzi. Może wynajmiemy pokój w hotelu po prostu. W jakimś pensjonacie. Albo mojej matki. A jeśli
O, ma pan mamę? Tak. Tak się składa, że mam. Bo tak się składa, że ja też mam i w zasadzie moglibyśmy po drodze wpaść do szpitala, bo muszę ją odwiedzić. I powiedzieć jej, że może nie będzie mnie przez parę dni. Widzisz, ja też muszę odwiedzić moją matkę. No to dobrze, to chodźmy. Tak. I ty masz samochód? Nie, możecie... I tu jest pytanie. Ty masz swojego tego spinera, który jest przydziałowy. Masz też prywatne auto. Ty jeździsz autobusem. No ja myślę. No. No to ja bym wziął prywatne. Kartę miejską. No bo jakbym policyjnym wozem się poruszał, to też jakby byłby łatwy do namierzania, nawet jak nie ma blach. Prywatne spinery, które macie... Znaczy, wasze spinery łowców androidów to są maszyny, które nie mają oznakowania policyjnego. No ja to wiem, ale one na pewno są w jakichś rejestrach, więc jak ktoś ma do nich dostęp, to jest w stanie łatwo je namierzyć, więc dlatego... Szefie, w każdym razie ja mam kartę miejską i właśnie staram się, żeby ślad węglowy zmniejszać i... Co? Ale już jaki ślad? No, w sensie, jeśli poruszamy się wszyscy z transportem zbiorowym, no, to jest mniejsze obciążenie dla środowiska, prawda? A to środowisko już nam nie pierdolnęło przez przypadek? No i właśnie nie możemy pogłębiać tego efektu, jeśli chcemy tutaj jeszcze wytrzymać parę lat. A, no to szczytne, dobra, to ja wsiadam do samochodu. Tylko przyleciałeś służbowym spinnerem. No tak. A ja z tym sprzętem w ogóle, nie? Ty naprawdę chcesz pobrać taki sprzęt... naprawdę... Wyobrażasz sobie, że dam się odszczelić na ulicy, jak jakiś... Znaczy, ja uważam, że można wziąć, ale właśnie nie nosić, tylko po prostu wziąć do bagażnika i jak będziemy musieli w pewnym momencie zacząć działać ostrzej, to się przyda, nie? Na jakąś akcję. Wiecie, że chcę pobrać sprzęt. Dobrze. No, pytanie w ogóle. Nie sądziłem, że ktokolwiek może zadać. Pobrany przez ciebie sprzęt i przez ciebie trafia do twojego spinera służbowego, którym ty możesz stąd odlecieć. A czy on ma jakieś chipy czy coś w tym stylu? Jakieś nadajniki? Co, sprzęt? Nie, spinner. Znaczy, jeżeli chcesz usunąć moduły, które mogłyby pozwolić w jakikolwiek sposób ewentualnie lokalizować... Oczywiście, że służbowy sprzęt ma... musi ma chipy, bo przecież trzeba się rozliczać, kilometrówki trzeba pisać... No, to mógłbyś mi to wszystko usunąć w cholerę? Ale razem to jest nieprzepisowe. Mógłbyś to usunąć? Mógłbym. Ja myślę, że żeby była jasność... Ty jesteś w stanie załatwić bardzo szybko sprzęt, bez żadnych rzutów dodatkowych, a ty jesteś w stanie, jeżeli faktycznie chcesz to zrobić. No mogę to zrobić pewnie. Pytanie, czy ty robisz, oczywiście, bo Steven może, wiesz, prosić się o to. No, to jest pytanie do ciebie, mój drogi. Znaczy, skoro mamy spędzić parę najbliższych dni razem, nie rozdzielając się, więc będę go miał na oku przez cały czas, to chyba mogę usunąć. Okej. Okay. No, może nie usunąć, ale na przykład dezaktywować. No, do it. Bez rzutów na technikę. No, okay. Po prostu to zrobiłeś. Znaczy, jestem gotów na rzuty. Również. Tak samo bez rzutów na kontakty. Aha. To są wasze dziedziny, panowie. Tutaj nie ma w tym nic skomplikowanego tak naprawdę. Choć zajmuje wam to całą zmianę. Biorąc pod uwagę nasze wcześniejsze wydarzenia, jak również fakt, że zmiana, która powinna zostać spędzona na przesłuchiwaniu, została spędzona na badaniu miejsca zbrodni i innych wydarzeniach w celi, chciałbym powiedzieć, że zbliżamy się już do godziny późno wieczornej, niemalże nocnej. Teraz tak. Dostanie się w tej chwili do szpitala, do twojej mamy. Trudna sprawa. Będzie trudną sprawą. Zresztą ona jest nieprzytomna, więc jakby... No, zdaję sobie sprawę, natomiast no tak czy siak. Chyba, że masz już na tyle chodów, że zdarzało ci się po pracy w policji tam przyjeżdżać. To znaczy faktycznie, ale tam jestem o różnych godzinach, bo jestem jesteś. Codziennie u niej. Okay. I to ma miejsce właściwie codziennie od czasu wypadku, czyli... Mhm. No, przez całe moje młodzieńcze lata w zasadzie, więc jestem stałym, że tak powiem, bywalcem. Okej, okay, czyli jesteś w stanie to po prostu załatwić. Zatem wchodzę jak do domu w zasadzie. Nie? No, oznacza to, że w zasadzie nie byłoby problemu, jeżeli zdecydowalibyście się ruszyć gdzieś wspólnie dalej, żebyśmy tak to zrobili,
żeby to był wspólny lot. No ja generalnie jak tam zrobiłem z tymi urządzeniami porządek, to oczywiście siedzę w środku i czekam. No, jakby Steven wsiada, włącza muzykę tak na fulla, żeby jakby przyciąć wszystkie rozmowy, które Harry mógłby wszczynać, bo nie jest w tym momencie nastroju, czy to na jakieś pogaduszki też w ogóle, ale nawet na rozmowy o śledztwie. I dość tak mocno przekraczając prędkość rusza. Okej. Szefie, ale w mieście są skrzyżowania, monitorują ulicę. Wiem, umiem. Nie starowy. Ma skrzyżowań, kiedy się leci, moi drodzy. Też się krzyżują tam. Spinner wzbija się w górę. Bardzo szybko. Ten przelot w mieście. W mieście, które stanowi kaniony pomiędzy wielkimi wieżowcami. Zasnutym smogiem, chmurami, deszczem. Dla ciebie to jest olbrzymie przeżycie. Przecież ty bardzo często poruszając się na dole, na samym dole, tak. W środkach komunikacji tej zapchanych, masowych, publicznych, no to dla ciebie to jest wyjątkowe doświadczenie. Jak się czujesz? Jak wyglądasz, wypatrując tutaj tych ulic? To znaczy, jestem zafascynowany tym widokiem na pewno, ale może mi być niedobrze też, mogę się bać troszeczkę, mogę być niepewny, może to nie jest strach, raczej niepewność, tym bardziej, że on grzeje jak nie wiem co. Jak... Śpieszycie się do tego szpitala, jakby faktycznie komuś coś się tam złego wydarzyło. Lądujecie na górnym lądowisku, tym, które może służyć albo do takiego rodzaju wejścia służbowego, policyjnego, czy też dla przylotu karetek. Wchodząc od tamtej strony, ktoś cię poznaje. Czy idziesz sam? Czy ty czekasz? Nie, ja bym poleciał do swojej matki. Chciałem, że możemy się umówić, że po prostu wrócę tu po ciebie za jakiś czas. Okej. Okay. Znaczy mi wystarczy pół godziny, nie? No to chwilę. Skupisz sobie muffinkę i wypijesz kawę. Czyli jasne. Czyli cię zostawia w takim razie ten spinner i odlatuje. Jestem całkowicie ufny. Jak odlatuje, to tak sobie myślę, kurwa, wyłączyłem namierzanie w ogóle w tym sprawie. I teraz straciłem go z oczu właśnie. Coraz bardziej znika gdzieś na horyzoncie. I widzisz, że jak ty wysiadłeś, to on jeszcze przyspieszył. Tak. Jeszcze szybciej jakby. No dobrze. Jak w takim razie wygląda twoje spotkanie z matką? I co jej przekazujesz? Albo co chcesz zrobić? Steven, kiedy wchodzi, to jak bez coś tam może mówi jakiś cześć, cichy, czy dzień dobry, czy dobry wieczór. I mówi od razu, jak z mało. Pytała się o ciebie, gdzie jesteś. Budziła się po kilku godzinach, przespała się. Rozmawiałyśmy. Synku, jest kilka rzeczy, które muszę ci powiedzieć. Po pierwsze... Czy musi być to teraz? Synku, czy to jest moja wnuczka? Ile razy mam mówić, że nie? Nie wiem, dlaczego miała być twoją wnuczką, dlaczego miałbym ci nie mówić o tym. Wyciąga stare zdjęcia i pokazuje ci twoje zdjęcia z dzieciństwa, jako małe dziecko. 5-6-letni chłopiec. Trochę młodszy od niej teraz, od tej małej. To naprawdę jest przypadek? Nie wiem, co mam ci powiedzieć. No. Bo ty myślisz, że jak ta sprawa jest związana ze mną, to ja wszystko wiem i ze wszystkim sobie radzę. No. Jestem zaskoczony może jeszcze bardziej niż ty. Wiesz, o co mnie zapytała? Nie wiem. Czy dowiesz się, kto zabił jej mamusię? Tak. I dlaczego?
zadawała dużo bardzo dojrzałych pytań. Pamiętasz, ja ci kiedyś zrobiłam taki test na inteligencję. Jak się robi replikantom. Nie, to ty robisz te wasze na emocje. No. Synku, to dziecko to jest mały geniusz. Zostawmy chwilę Stevena z jego matką. I przejdźmy do was. Harry. Twoja matka jest w śpiączce od tylu lat? Tak, ona jest nieprzytomna od... Właściwie może nie od samego momentu wypadku, bo przez jakiś czas była przytomna i ona budzi się co jakiś czas, ale chyba wolę, kiedy śpi, bo kiedy się budzi, to nie jest sobą. A przynajmniej wewnętrznie nie jest sobą. Nie pamięta mnie, albo nazywa mnie jakimiś innymi imionami. Te momenty są trudne, zawsze ciężkie. Więc wolę, kiedy śpi. I dla postronnej osoby być może ta scena byłaby nawet smutna, kiedy syn przychodzi dzień w dzień o tej samej porze odwiedzić swoją matkę w szpitalu. No ona w zasadzie jest taką, wygląda jak taka lalka po prostu, ułożona na tym łóżku, wychudzona, cała w bandażach, bo od leżyny unosi się ten obrzydliwy szpitalny zapach wszędzie tutaj. Więc dla postronnego obserwatora ta scena mogła być bardzo smutna, ale dla Harry'ego ona nie jest smutna już. Ona jest po prostu częścią jego dnia, rutyną. Tak jak rano wstajesz i wypijasz kubek kawy, bierzesz prysznic, włączasz wiadomości w telewizji, tak Harry przychodzi po prostu codziennie tutaj, rzuca swoją torbę na krzesło koło łóżka, mówi parę zdań. Cześć, dzisiaj robiłem to i to, tak spędziłem czas, miło cię widzieć. Tak jakby ona tam była. Chociaż Harry od jakiegoś czasu nabrał przekonania, że tak naprawdę chyba jej już nie ma w środku. Chyba to jest po prostu pusta skorupa. Jednak siła przyzwyczajeń jest tak ogromna, że po prostu nie zrezygnował z tych codziennych odwiedzin. Czasami zdarza się, że jakiś dzień mu wypadnie, ale wtedy stara się to nadrobić w jakiś sposób. Nie? Tu godzinę więcej na przykład zostanie, czasami coś więcej opowie, a czasami siedzi po prostu obok i nic nie mówi. Nie? Dzisiaj jest trochę bardziej podekscytowany, ponieważ więcej rzeczy się działo i z korytarza, jakby ktoś stał na korytarzu i przechodził na przykład pod drzwiami, usłyszałby, jak Harry opowiada po prostu to, co się dzisiaj wydarzyło. Masz tą torebkę, w której jest wyciągnięty z gardła sprzęt odtwarzający muzykę. Mówisz o tym mamie też? Nie wiem, czy aż tak szczegółowo. Natomiast na pewno opowiadam o trupie na komisariacie. Może nie mówię, w jaki sposób popełnił samobójstwo. Bez szczegółów? Bez szczegółów raczej. Natomiast mówię o tym, że to się wydarzyło. Mówię, że mam nowego partnera i że to jest podejrzany typ i że muszę robić dla niego rzeczy. Ale...
no kto wie, co się wydarzy. Mhm. W sumie to jest legenda, więc być może kiedy on odejdzie na emeryturę, może zostanie mi jakaś wiedza na przykład dzięki temu, że będę mógł z nim współpracować, a może... No w każdym razie mam nadzieję tylko, że nic mi się nie stanie, bo jego poprzedni partner leżał niedawno jeszcze tutaj w szpitalu. No akurat nie w tym, ale tak. Także ta opowieść jest bardzo chaotyczna, taka jak wiesz, tak jak po prostu, jak tak dziecko przychodzi ze szkoły i opowiada swoim rodzicom dzień po prostu, nie? Tutaj Harry jest małym chłopcem i rozmawia z matką, nie? Ona jest mu faktycznie bardzo drogą osobą i pomimo tego, że jakby ten układ trwa latami już, faktycznie latami, no on po prostu nie wyzbył się wciąż tej maniery takiej, że jak wraca do domu, czy właściwie to jest przystanek przed powrotem do domu, trzeba przyjść, tak się wchodzi do każdego amerykańskiego domu, spotyka się, nie wiem, matkę, która w kuchni, tak, przygotowuje kolację czy obiad i trzeba jej opowiedzieć koniecznie, co też się wydarzyło w szkole, nie? To tak wygląda właśnie ten moment u Harry'ego. Steven, wracasz po swojego partnera? Steven chciałby jeszcze zahaczyć do tej dziewczynki. Chciałbyś ją obudzić? Tak. Patrzę na nią trochę przestraszony. Tak jakby to on na przykład był dzieckiem, a ona jakimś dorosłym. Nie? Jakby te role były trochę odwrócone. O, jesteś. Tak. Jak się czujesz, Siren? Dobrze. Pani Margaret jest taka miła. Mówiła, żeby mówiła do niej babciu. Może jednak mów do niej pani, bo... Tak czasami jest lepiej, wiesz? Jesteś podobny do mnie, ale nie jesteś moim tatą. Tak, tak. Nie jestem. Nie, to ja jestem podobna do ciebie. Ale nie jestem twoją córką. A dlaczego jesteś podobna do mnie? Bo mamy podobną budowę twarzy, kolor włosów. No tak, tak. Ale dlaczego? Jest to przypadek? No, chyba tak. Chyba jest to przypadek. Ty jesteś też podobny do mojej mamy. Nigdy jej nie znałem. Ale kim ona była? Pracowała w firmie w Canon i robiła rzeczy. Różne. W laboratorium takim pracowała tam. Mhm. A później był tam ten wybuch. Tak. Zabili mamę. I mnie zabrali. Znajdziesz tych, którzy zabili moją mamę? Wiesz, przeszłaś przez wiele ciężkich rzeczy i warto, żebyś odpoczęła teraz. Zjadła coś smacznego, wyspała się. Może wyszła na spacer razem z panią Margaret. To chyba nie byłoby bezpieczne. Nie, tutaj jesteś bezpieczna, spokojnie. Nie spacerowałam chyba. Nigdy. No widzisz. A co lubisz robić? Lubisz się uczyć na przykład? Nie. Dzieci się bawią. Lubię się... Dzieci się bawią, ale co ty robisz? Ja lubię się bawić i na przykład rysować. To dobrze, no tak jakby trochę wymyślałe. A rzuć. Na
Intuicję czy obserwację? Na intuicję. Na intuicję. Dobrze. Nie ma sukcesu. Nie ma sukcesu. No, słuchaj. Może tak, może nie. Przecież no to jest dziecko. Po prostu. Chyba. No dobrze. To odpoczywaj. I nie musisz się bać. Jesteś tutaj bezpieczna i ci źli ludzie tutaj ci na pewno nie zagrożą. A kiedy wrócisz? Nie wiem tego, ale jesteś tutaj cały czas pod dobrą opieką. Także zawsze możesz powiedzieć pani Margaret, jeśli czegoś potrzebujesz, coś ci doskwiera. Jesteś głodna. Chcesz coś zrobić. No, to odpoczywaj. Dostajesz rysunek, który chowała. To dla ciebie. O, dziękuję. To twój naprawdę bardzo dokładny portret. O. Masz dobrą pamięć. Bardzo dobrą pamięć. No dobrze. I Steven wychodzi taki totalnie skołowany, bo coraz bardziej zdaje sobie sprawę z tego, że to nie jest normalne dziecko. No to wraca po tego swojego przyjaciela. Awansowałeś w rankingu. Grzecznościowo. Ja już czekam na lądowisku. Mam dwie kawy. W łapie. No i czekam. One są już takie, wiesz, letnie, nie? Tak. Więc to jest. Raczej tak. Możesz się po tym domyślić, że już od jakiegoś czasu po prostu tam stoję, ale nic nie mówię, nie? Steven absolutnie nie widać, nie? Bo to jest gość, który się spóźni i nie przeprosi cię za to, że się spóźni. Nawet nie czuje się źle z tym, że się spóźni. Dobrze, że jest. No. Siadaj. To powiedzcie mi, panowie, czy ta najbliższa zmiana, szychta, jak niektórzy mówią. Gdzie ją spędzicie? Na czym? Ja proponuję, że możemy do mnie pojechać. Tak sobie myślę, że jeśli wydarzyło się to, co się wydarzyło na komisariacie, to być może ludzie, którzy dokonali tej strasznej zbrodni w tak otwarty sposób, być może nie wiedzą jeszcze, że pan ma nowego partnera. U mnie na przykład moglibyśmy być bezpieczni. Ewentualnie. Na razie. No właśnie. Ewentualnie moglibyśmy, nie wiem, wynająć coś. Sądzę, że to jest nasz następny krok. Jak weźmiesz sprzęt od siebie i co najwyżej zbadasz, to warto w jakimś tanim pensjonacie gdzieś na przedmieściach wynająć pokój. Albo w dwóch różnych pensjonatach dwa różne pokoje. Trzeba się jeszcze nad tym zastanowić, ale na razie pojedźmy do ciebie. Ty zaczynasz być już nieco zmęczony. I kiedy tam już docieracie, twój zegar biologiczny woła o sen, delikatnie sugerując. Natomiast powiedz mi, czy chcesz jeszcze spróbować zrobić coś z tym urządzeniem? Tak. Rzuć proszę kostkami na, w tym wypadku, w twoim przypadku... Technika? Tak, na technikę. To jest 2 razy K10. Jest sukces. Jest jeden sukces. Mhm. Słuchajcie, w takiej sytuacji, ty ponieważ korzystałeś faktycznie z tej drzemki wcześniej, tą zmianę możesz spokojnie spędzić jeszcze na czymś, Steven. Natomiast tobie zajmie całą zmianę. Gdybyś miał więcej tych sukcesów, byśmy założyli, że może byłoby to trochę szybsze. Jasne. Natomiast czy ty coś jest, co uważasz, że mógłbyś zrobić, będąc w domu u Harego?
Może pan sobie zrobić coś do jedzenia, ewentualnie na przykład poglądać telewizję. Dziękuję, ale na razie zajmę się naszą sprawą. Mam też trochę gier. To jak nam się uda rozwiązać sprawę. A Steven chciałby zrobić... On nawet całkiem lubi, bo to dla niego nie jest taka szara policyjna robota. W lodówce jest trochę rzeczy do jedzenia. Super. Bardzo dokładnie rozrysować sieć połączeń między tymi firmami. Mhm. Jednocześnie zrobić w internecie taki szybki research dotyczący stanu prawnego, osób związanych z danymi firmami i zrobić taką pajęczą sieć na kartce oczywiście. Ja mam tablicę taką magnetyczną. Ale wydaje mi się, że Steven jakby chce to sobie zrobić tak, żeby mieć to przy sobie. I chce zobaczyć, jakie osoby mu się wyłączyły, albo jakie osoby przykuły jego uwagę, albo co w tych firmach, albo jednej z tych firm może być takiego, że w jakiś sposób by zwracała najbardziej uwagę ze wszystkich. Pytanie jest następujące. Rozumiem, że zabraliście ze sobą także dowody. No tak, no tak, tak. Więc masz ze sobą ten laptop. To jest bardzo ponieważ masz procedurą, powinniśmy zostawić. Ponieważ masz wsparcie. Mówiłem coś już o procedurze. Ponieważ masz wsparcie kolegi, który zna się na tych rzeczach, i gdybyś natknął się na coś, czego byś nie umiał zrobić technicznie, dla niego to jest pryszcz. Rzuć po prostu w takim razie na swoją inteligencję i obserwację w tym przypadku. Mhm. Natomiast ty zrób te. Ty zrobiłeś te rzuty na technikę. Jest sukces. Jest sukces. Dobrze. No to, moi drodzy, to była pracowita noc. Pracowita noc, podczas której ty faktycznie zbierałeś te dane, analizowałeś i uporządkowałeś. A z drugiej strony, tobie udało się wyciągnąć malutką kartę pamięci, której co prawda nie bardzo miałeś w co wpiąć. Ale co to za problem? Ktoś o twoich zdolnościach, dałeś radę coś zbudować. Chwilę to ci zajęło i w efekcie w pewnym momencie nad ranem, kiedy obaj już byliście mocno zmęczeni, ty już zdecydowanie bardziej, więc też musisz dopisać sobie jeszcze jeden punkt stresu za kolejną zmianę bez odpoczynku w tym wypadku. Usłyszeliście głos płynący z tego nagrania, z głośniczka. Warkotliwy, dziwny, taki nienaturalny, modulowany, jakby technicznie zmieniony, albo w ogóle syntetyzowany. I ten głos przekazał bardzo konkretne polecenie. To polecenie brzmiało następująco. Anton, popełniłeś błąd, którego ja nie wybaczę. Masz się zabić. I kolejne słowa są dla was absolutnie niezrozumiałe. Stanowią jakiś bełkot, który ty możesz spisać, zapisać i być może później spróbować odcyfrować. Ale to tyle. Tam na tym nagraniu było polecenie. A następnie? No właśnie. Jakiegoś rodzaju kod? No właśnie, czy to na przykład te słowa nie były jakimś aktywatorem po prostu, nie? No bo Czy Anton, przepraszam, był człowiekiem? Anton był człowiekiem. Przynajmniej według wszystkich danych. No tak, ale jak prawie obciął sobie głowę tacą, to by było chyba wiadomo, że jest replikantem, nie? Prawda, szefie? No, poznałbyś na pewno. Z drugiej strony, jeśli faktycznie był człowiekiem i ktoś wydał mu polecenie, to jak bardzo sformatowany musiałby być, żeby je wykonać.
co innego strzelić sobie na przykład, nie wiem, z pistoletu w głowę, co innego, nie wiem, podciąć sobie żyły, ale obciąć sobie głowę tacą z żarciem, wiesz, to jest, nie wierzę w to, to jest niemożliwe. Normalny człowiek nie jest czegoś takiego w stanie... On był strasznie silny, w to jeszcze uwierzę. To nawet nie chodzi o siłę fizyczną, chociaż siła fizyczna to też jest jakby czynnik tutaj. Natomiast jakby sama sam strach jakby przed... No właśnie o to chodzi. To, jeśli to jest naturalne, to to jest jeszcze straszniejsze niż jeśli to, że był zaprogramowany, bo jeśli to było naturalne, to znaczy, że to, co mu groziło, jeśli by tego nie zrobił, było tak przerażające. Ale co mogło mu grozić? Śmierć mogła mu tylko grozić, więc... A skąd wiesz? Co innego gorszego mogłoby spotkać go? Jest wiele różnych form cierpienia, które można zadać człowiekowi. Szczególnie jeśli ma się nad nim całkowitą władzę. I powinniśmy się obawiać kogoś, kto ma wpływy tak wielkie i tak przerażające, że nawet więzień w policyjnym areszcie jest w stanie popełnić okropne samobójstwo, byle się od tego uwolnić. Warto by było poczekać na wyniki autopsji, bo jeśli on to zrobił, to moim zdaniem musiałby być pod wpływem jakichś silnych narkotyków, które by go sformatowały w ten sposób. Jeśli tak, a jeśli nie, no to być może on jest replikantem, był replikantem. Sądzę. Nie wyglądał na replikanta. Nie wyglądał, no właśnie. A trochę już takich znam, mimo wszystko. Spotkamy się z kapitanem w Ostrydze. Wtedy go podpytamy, ale na razie musimy radzić sobie sami. W tym barze? Tak. A skąd go znasz? Czytałem coś. Tak? Bywasz tam? Nie, nie. Skąd? Nigdy tam nie byłem. No, a to skąd słyszałeś? No, czytałem coś w sieci. W sieci. Pewnie ktoś ci opowiadał, nie? Na komencie. Właściwie to nie... A, już wiem, gdzie to usłyszałem. Na komendzie chyba usłyszałem. No. Nie wiem, czy czasami nie mówił ten kapitan o tym. Nie napomknął czegoś. Kapitan ci to opowiadał? W sensie nie opowiadał, usłyszałem po prostu. No, taki klub. Całkiem przyjemne miejsce. Z dziewczynami? Jeśli cię to interesuje, to tak też. Nie, no w sensie nie interesuje, ale tak pytam, w sensie taki próbuję stworzyć w głowie pewien profil tego miejsca. To miejsce otwarte na rozrywki. Bryant faktycznie wspominał o tym miejscu. Mhm. I być może jest tak, że... Bo dobrze, że wspominał. Nie? Spędzicie chwilę jeszcze nad tymi danymi, które ty uporządkowałeś. No właśnie, bo się nie dowiedzieliśmy nic na ten temat. Ale myślę, że to, jak również już kolejne wasze zmiany, będą na następnej sesji. Za tydzień. Widzicie? Do zobaczenia, drodzy widzowie. Trzymajcie się. Hej. Cześć.